No i oczywiście trzeci. Trzeci hit podatkowy 2023 roku, chociaż może to nie jest podatkowy, ale wracając do tego, do co to jest, to, to jest fundacja rodzinna. Proszę Państwa, fundacja rodzinna to jest forma prawna do biznesu, która powoduje, że biznes można w latach go utrzymywać i nie rozdrabniać jakby struktury właścicielskiej. On do tego służy. Jest bardzo dużo w tej chwili firm i osób, które zajmują się zakładaniem firm rodzinnych i przekonywaniem, że to jest wehikuł podatkowy. Otóż, proszę Państwa, nie jest. Można go stosować jako wehikuł podatkowy w niektórych e, sytuacjach, tylko trzeba pamiętać, że jest ryzyko e, wykorzystywania fundacji rodzinnej jako wehikułu podatkowego, dlatego że jest w ordynacji podatkowej, unikaniu opodatkowania i tak dalej, dalej, agresywna optymalizacja. Natomiast sama fundacja rodzinna do tego, żeby budować ogromne firmy rodzinne które nie boją się tego, że kogoś trzeba spłacić, że ten majątek będzie rozdrobniony, że ktoś wychodzi z firmy, chciałby swoją część i tak dalej. Po to, żeby wziąć majątek rodziny na przykład Skłodowskich i zastanowić się, długo się zastanawiać, rok minimum, może dwa lata, ustalić rodzinnie, jak fundacja rodzinna ma zarządzać majątkiem? Kto ma tym zarządzać? To nie jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność dalej będzie prowadziła spółka ZO, Skłodosty Spółka ZO, a fundacja może stać się udziałowcem tejże spółki. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, my zrobimy pewnie w nowym roku już szkolenie z fundacji rodzinnych. Zapraszamy na nie serdecznie, ale to jest na pewno hit. Pamiętajcie, jeżeli chcecie założyć firmę, fundację rodzinną, zatrzymajcie się i przeprowadźcie dobre, porządne, prawdziwe konsultacje. Założenie fundacji rodzinnej o tak to ogromny błąd, bo projekty, w których my uczestniczymy, do czasu, kiedy już nasi klienci są gotowi na otworzenie fundacji rodzinnej, to zajmuje nam to kilka dni. W sensie na przykład co trzy tygodnie mamy jedno spotkanie, w związku z tym za pół roku już jesteśmy w tym miejscu, że klient wszystko wie, rozumie i zaczyna się zastanawiać jak to zrobić. A potem naszym klientom potrzeba jeszcze 20 obiadów rodzinnych, żeby wyjaśnić i wszystkich przekonać do pomysłu fundacji rodzinnej. Nie róbcie tego po łebkach, to jest naprawdę poważna sprawa, zróbcie to porządnie. I to są trzy hity podatkowe.